W historii Pszczyny ważną postacią jest Daisy. Ruszamy zatem do powiatu wałbrzyskiego. Tam, śladem księżnej, zwiedzimy region oraz znajdziemy miejsca, które warto zwiedzić podczas wakacji. Zapraszam do zwiedzania. Lecimy! Zamek Książ. Zapora w Zagórzu Śląskim. Zamek Grodno. Podziemne miasto Osówka. Powiat Wałbrzyski. Swoje chwalicie, cudze poznacie. To taki pomysł na to, żeby pokazać analogię w różnych miejscach Polski, odległych od siebie geograficznie, ale jednocześnie posiadających wiele punktów stycznych. Myślę, że no przede wszystkim właśnie ten majątek Hochbergów, te wspólne sprawy związane z ich historią, tej rodziny, to jest taki główny element, który te dwa powiaty ze sobą scala. Ziemia Wałbrzyska tak naprawdę atrakcjami stoi, oprócz tych atrakcji, które mamy, które pozostały po II wojnie światowej. Mamy również zamki, mamy również kościoły, no ale przede wszystkim mamy niezapomniane i niepowtarzalne krajobrazy. Wylądowaliśmy w Wałbrzychu, miejscowości większej od Pszczyny, ale o 100 lat młodszej. To, co łączy nasz region, region pszczyński z Wałbrzyskim, to piękna księżna Daisy i ród Hochbergów. Zamek Książ to jest ponad 700 lat historii, czyli ponad 700 lat tajemnic. To są tajemnice związane nie tylko z życiem księżnej Daisy, z jej barwnym życiorysem i skandalami, które są jej przypisywane, ale także z tragicznymi losami zamku w czasie II wojny światowej, kiedy został skonfiskowany przez III Rzeszę i kiedy powstawał tutaj podziemny labirynt pomieszczeń, do których przeznaczenie do dzisiaj nie jest znane. Z Pszczyną łączy wspólna historia. Dokładnie w 1793 roku doszło do małżeństwa hrabiego Jana Henryka VI, barona na Książu, z księżniczką Anną Amalią Anhalt-Cotten-Pless, dziedziczką Pszczyny, i dzięki temu ród Hochbergów odziedziczył księstwo pszczyńskie. Najbardziej znaną przedstawicielką rodu jest oczywiście księżna Daisy, nasza stokrotka, która łączy i Pszczynę, i Wałbrzych, i ja wierzę i tutaj apeluję do wszystkich mieszkańców i miasta, i powiatu pszczyńskiego, i ziemi pszczyńskiej. Przyjedźcie koniecznie śladami księżnej Daisy do Wałbrzycha, do jej domu w Zamku Książ, bo tutaj dowiecie się dalszego ciągu tej historii związanej z tą najpopularniejszą postacią historyczną w historii obu naszych miast. Przeprowadzę krótki quiz. Sprawdzimy, czy mieszkańcy Wałbrzycha rozpoznają nasze miasto, Pszczynę. Zagadka dla pana. Jaka to jest miejscowość? Sądząc po tym, to Białowieża. Po żubrach Białowieża, ale gdzieś indziej w Polsce też są żubry. Gdzie to może być? To będzie na pewno gdzieś na Podlasiu. Tak? Ale to jest tutaj Dolny Śląsk? To jest Górny Śląsk. To jest właśnie z lotu ptaka, nasza starówka. Tutaj jest zamek właśnie z dużym parkiem, z jeziorami. Z Bytom? Z Bytom? Nie. Bardzo nie. Podobny, nie, ale bardzo podobny rynek do bytomskiego. Trochę mniejszy chyba. Jeżeli to nie są Kurozdęki, jeżeli to nie jest Białowieża. Bardziej na południe. Pszczyna chyba. No, bardzo dobrze. Na Górnym Śląsku, gdzie mieszkała księżna Daisy, tam też występują żubry. Miasto zaczyna się na Psz. Pszczyna? Dokładnie. Pałac, byłam kiedyś w nim, żubry, bo też zagrodę żubru zwiedzałam tam, nieopodal. No i księżna Daisy. Pamiętam właśnie ten zamek, ale nie wiedziałam, że macie żubry. Pszczyna? Dokładnie tak, Pszczyna. Brawo! Udało się. Tak, to będzie Pszczyna. Dokładnie, z powiatu pszczyńskiego. Wygraliśmy coś? Za chwilę będą nagrody. Kojarzy mi się pałac w Pszczynie, oglądałem zdjęcia, no nigdy tam nie miałem okazji być. No i w zasadzie tyle, nic więcej nie kojarzę. Oczywiście to księżna Daisy mieszkała w Pszczynie. Tak, to jest właśnie osoba, która łączy nasze Wałbrzyk dwa miasta. I Pszczyna, oczywiście. Dokładnie. Nie jesteśmy najgorsi z geografii, a jednak nie wiedzieliśmy w ogóle. No właśnie, a z czymś wam się kojarzy ta miejscowość? Pszczyna, powiem szczerze, nie.
Wałbrzyskich Górach Sowich znajduje się ogromny kompleks korytarzy i pomieszczeń zwany podziemnym miastem. Zapraszamy do Osówki. Podziemia tworzono od połowy 1943 roku do roku 1945. Przez krótki okres czasu wybudowano w tym kompleksie prawie 2 km korytarzy, z tym, że musimy wiedzieć o tym, że w Górach Sowich, bo jesteśmy w Górach Sowich na Dolnym Śląsku, budowano 5 podobnych, ten 6. i 7. obiekt pod Zamkiem Książ. Po skończeniu budowy miały tutaj funkcjonować fabryki, w których produkowano by części do rakiet V1, V2, ewentualnie laboratorium, w którym prowadzono by tajne prace nad tym, ażeby znaleźć sposób na odpalenie bomby atomowej. Zapraszam serdecznie do przyjazdu, do odwiedzenia, do zobaczenia niesamowitej historii II wojny światowej. Zamek Rodno w Zagórzu Śląskim jest to warownia o pochodzeniu średniowiecznym. Budowę tego obiektu przypisuje się Borkowi I Sodowemu, księciu Świdnicko-Jaworskiemu. Zamek powstaje na przełomie XIII-XIV wieku, tak przynajmniej przyjęło się uważać. W późniejszych wiekach, pod koniec XVI wieku, zamek został przebudowany przez rodzinę von Logau do postaci okazałej renesansowej rezydencji. Zamieszkany był do końca XVIII wieku, wtedy popadł troszeczkę w ruinę, został opuszczony przez mieszkańców i w XIX wieku został podniesiony z ruin przez profesora Buschinga, archeologa z Wrocławia. No i w XIX wieku rozpoczyna się również turystyczna historia tego obiektu, bo zamek Rodno staje się jedną z ważniejszych atrakcji dla XIX-wiecznych turystów. Z wieży zamkowej rozciągają się piękne widoki na okoliczne tereny. Przede wszystkim jesteśmy położeni na styku gór Wałbrzyskich i Sowich, czyli widzimy góry Wałbrzyskie, góry Sowie, Sudety Środkowe, ale też możemy dojrzeć góry Suche. Rzeka, która niżej płynie, Bystrzyca Świdnicka, powoli rozlewa się w jezioro Zaporowe, jezioro Bystrzyckie. Oczywiście Pszczyna to równina, my mamy teren górzysty, więc tutaj ta różnica jest, ale myślę, że tak jak księżna Daisy bardzo chętnie wypoczywała tutaj, mieszkała w Zamku Książ i robiła wyprawy na ziemię wałbrzyską, tak jechała do Pszczyny po to, żeby zaznać troszeczkę innego klimatu równin, pocieszyć się pięknym parkiem pszczyńskim, czy pójść na przechadzkę malowniczymi uliczkami Pszczyny. Kochani mieszkańcy Pszczyny, powiatu pszczyńskiego, ale także okolicznych miejscowości, mam nadzieję, że przyjedziecie do nas do Zamku Książ w Wałbrzychu, gdzie czekamy na Was praktycznie przez całe lato. Tydzień nie wystarczy, także przyjedźcie do nas na dłużej. Naprawdę, jeżeli przyjedziecie na ziemię wałbrzyską, nie będziecie się nudzić, bo te widoki, te krajobrazy same w sobie zabierają dech w piersi. Dla Was gadżety. Proszę bardzo, słomki z Łąki, ekologiczne słomki z naszego regionu. Zoki po śląsku, firmy Gryfnie. Fajne. Dla Pani kosmetyki nasze regionalne. Są dla Pani, dla wszystkich może. A dla Pani miód właśnie z naszych powiatowych pszczół.